Przed meczem myślałem, że albo zagrają bardzo słabo, albo zagrają bardzo dobrze. I... Na przemian to grali. Tak. I bardzo dobrze, i bardzo słabo. I tak ostatni set można powiedzieć, że to była normalna gra. No okazuje się, że to jeszcze jednak są młodzi chłopcy, nie potrafią utrzymać ani koncentracji na boisku, ani poza boiskiem i czeka ich dużo takiej pracy od strony motywacyjnej, organizacyjnej. To, że oni potrafią grać w siatkówkę i są dobrze zaawansowani technicznie, to oni o tym wiedzą, ja o tym wiem, ale jeśli myślami są na trybunach, a ciałem tylko na boisku, to będzie to wyglądać tak, jak to dzisiaj wyglądało, bo zawodnicy nie koncentrowali się na grze, tylko moim zdaniem na otoczeniu, na tym, że ktoś tam siedzi na trybunach, że ktoś na kogoś patrzy i to jest konsekwencja tej słabej gry, bo tak słabo grającego zespołu swojego to nie widziałem, można powiedzieć, od półtora roku. No dodajmy, że tydzień temu też grałeś drużyną z Tomaszem Wazwikingiem, znacznie wyżej notowanym i wygrałeś na wyjeździe 3-1, a tu taki sam wynik, prawda? Można się było spodziewać gładkiego 3-0. Tak, można się było spodziewać gładkiego 3-0, bo ten przeciwnik rzeczywiście tak grał, miał słaby technicznie, ale ambitnie walczył w polu, I to przynosiło skutek w tym, że sprawił nam ogromne kłopoty. Ja tylko na małe usprawiedliwienie mogę powiedzieć to, że... Właśnie, że jest sobota, niedziela, pierwsza w nocy powrót, a o 5 rano chyba wyjeżdżaliście. Tak, wczoraj wyjechaliśmy o 5 rano, wróciliśmy o 1 w nocy, czyli jest to bodajże 3 razy 6, 18 godzin i to miało ogromny wpływ, bo 7 godzin podróży, potem mecz, potem znowu podróż.